tych nawet pół gwiazdy zawodnicy. Historyczne boje między Parmą a Juventusem w Coppa. Juve w bramce Szczęsny, taka najbardziej ofensywna. Krista grają właśnie Mario Mandzukic i Krista. Każe Juve mogą czuć się nieswojo. Centra na pole karne, pierwsza szansa Mandzukic, ale szybko to się rozpoczęło. Dwie minuty, podobnie jak w meczu z Kiewo. I Mario Mandzukic trafia po raz pierwszy. I nawet nie zdążyliśmy powiedzieć, że Parma ma po prostu rozbić Parmę. Powoli stają się faktem. Fatalne zachowanie defensy. Gervinho jest już w polu karnym. Gervinho, musi być gol. Nie ma bramki. Ależ miał sytuację Antonio Di Gaudio, ale czy tam jeszcze nie będzie rzutu karnego, bo cieszy się ewidentnie Gervinho. Interwencja Aleksa. Musi uważać. Szczęsny i poprzeczka ratuje teraz polskiego bramkarza. Trzech piłkarzy, którzy już występowali w fazie grupowej Champions League w innym zespole, zgłosić do rozgrywek fazy. Leo Sztulac, próba z dystansu. Szczęsny, to był niewygodny strzał, ale Polak stanął na wysokości zadania. Też już ładne dwie sekundy przed. Centra na pole karne. Inglese, gol! Gervinho czy Inglese? Nie ma to znaczenia dla kibiców. Na Ennio Tardini chyba były piłkarz Romy jest. 1-1. Co za powrót do Serie A. Gervinho ostatnie 3 lata spędził na swojej prywatnej plaży. Latająca Cuadrado, Gervinho. Luka Rigoni! Rigoni po raz drugi! Szczęsny teraz swoje winy odkupił. Wiemy, brawo, bo już byliby naprawdę w piekle w tym momencie, przegrywając zawodnicy Juve. Aleksandro Bernardeski, jeszcze Ronaldo, kolejny strzał Portugalczyka, ale na razie Serie A to dla niego zima niezdobyta. Wiemy, że musi być bardzo zły, tym bardziej po tym, jak klub miał 50 piłkarzy pod swoimi skrzydłami. Świetnie Mandzukic, okazja, gol! Ależ petarda, blesk! Matuidi, no i jego cieszynka. Mały samolocik w wykonaniu Blesa Matuidiego. I jest 2-1. I to jest trudna sytuacja Parmy, bo jest 58. minuta spotkania. Wyciągamy wtyczkę. I za chwilę prądu może tutaj zabraknąć. A były takie...